Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Space Engineers. Słuchajcie, przemyślałem trochę sprawę, tak rozważyłem wszystkie za i przeciw i doszedłem do wniosku, że to jest bez sensu to, co zbudowałem. Fajnie działa, jeszcze nie sprawdziłem, jak działa. Na razie jest zbudowane, pistony są na swoich miejscach, konfiguracji jeszcze to nie posiada, czyli tak naprawdę to jeszcze nie działa, ale w międzyczasie zorientowałem się, że no niestety właśnie to jest trochę bez sensu, bo musiałbym tutaj mieć składowane wszystkie komponenty, a przynajmniej ich większość, co jest absolutnie bez sensu w momencie, kiedy to jest statkiem, bo musiałbym podlatywać, dokować, a to nie jest takie proste. Dlatego postanowiłem, że przykleję tą mega spawarkę. Tak, tą naszą mini stocznię do głównego budynku bazy i zrobię to w miejscu tych tutaj żagli słonecznych. Ponieważ okazuje się, że one jako zasilanie awaryjne, tak, fajnie, nawet mogą działać, ale niestety nie będą działały najlepiej, bo z dwóch powodów. No, bo pierwsze mamy noc raz na jakiś czas, a po drugie, bo coś tam, a i tak dalej. I w sumie jeszcze ani razu z nich nie skorzystałem, bo raz jak chciałem, to się okazało, że one i tak są w stanie wszystkiego tutaj zasilać. Dlatego je stąd zabierzemy, znaczy nie rozwalę ich, bo ich aż szkoda, przynajmniej na razie. A jakby się okazało, że są potrzebne, to co wtedy? Więc ja je po prostu stąd przesunę. Zabierzemy je gdzieś indziej. Niech sobie wiszą. Gazu, holownik, gazu. Panie szofer, gazu. Dobra, przyklejmy się tu. No, tu zasadniczo, myślę, nie powinno być większego problemu z przyklejeniem się do tych żagli, bo to jest osobny grid, ale na wszelki wypadek, pamiętając, co się działo poprzednio, i tak się odetniemy najpierw, a potem je zabierzemy. No i tak są to odebić, autonomiczne, prawda? Dobra. I tak można to wszystko przesunąć. Ja wam powiem, że nawet lepiej by je zaraz możemy nawet tutaj przykleić. Tylko w tym celu musimy sobie zrobić tego konektor bloka. Tak naprawdę. Już dobra, niech stracę. One sobie tutaj będą mieszkać. Gdzieś tutaj mam wszystko. Jasne, że nie mam wszystkiego. W międzyczasie nasz spawacz waży już 10 milionów kilogramów. Lata jakby chciała, nie mógł po prostu. To jest coś niesamowitego. To chyba z powodu tych iron plate'ów wszystkich, które się tutaj w nim znalazły. Jest ich 400 tysięcy. Po prostu jakaś totalna abstrakcja. Zaraz się skończy tak, że będę musiał do niego dorzucić jakieś większe silniki, bo teraz to już po prostu zaczyna mieć problemy. 6 milionów kilogramów to już było dobrze. Jeszcze było dobrze, ale 10 to już jest, zobaczcie, to już jest mega, to w ogóle prawie nie chce latać. Obraca się jeszcze jako tako, ale po prostu teraz to się boję, że jeśli o cokolwiek zaczepię, no. To się nie może nie skończyć się najlepiej. Gdzie ty mamy? No co jest? Czego się nie chcesz zaspawać? Hello? Coś jest nie tak. Czegoś mi brakuje w tym moim zestawie. Tylko czego? Construction component. Construction component? Nie mam construction componentów? No tam głowę, że wyssałem tutaj z systemu construction komponenty. Kurczę, faktycznie, patrzcie, nie ma. Zaraz, to chwila. To co tu się dzieje? Przecież construction komponenty powinny być tu. No są. A, produkowane są dopiero. No dobra. Niech stracę, to już pewnie dlatego jest problem, bo jeszcze się nie zrobiły do końca. Wszystkie. I pewnie jak byłem podłączony do systemu, to nie zasało tych wszystkich postarczych komponentów, stąd ten problem, ale to jak widzicie, można temu było szybko zaradzić. Dobra,
to weźmy tak, tu włączmy nasz blok. Od razu to przystawmy, to zabierzmy. Oczywiście będziemy potrzebowali jeszcze naszego spawacza w dniu dzisiejszym, ale dopiero jak będziemy tam już przesuwali tą naszą platformę. Okej, holownik. Holownik. W trochę słabym miejscu się złapałem do tego, bo będę musiał teraz jakoś wykombinować, żeby widzieć, co się w ogóle dzieje przede mną i za mną. Włączmy to wszystko jeszcze jakoś. Tak. Jest nieźle? Myślicie, że magnetyczny uchwyt złapie? Tak, jakby już był w stanie. No i co? Złapałeś? Halo? Chyba muszę się delikatnie w dół przemieścić, czyli w górę. Straszne problemy mi to sprawia, widzę. Przesuńmy się w lewo. W lewo, w prawo, o rady. Teraz w lewo. Teraz do przodu. O, jest. Aż podskoczyłem normalnie. Dobra, tu się możemy odłączyć. I tak, jesteśmy przytwierdzeni. I niech sobie działa. Bardzo, bardzo fajnie. Tak. Musimy teraz złapać całą naszą tą platformę, która tutaj się unosi. No, przestanie być oczywiście latającą platformą. Więc co, włączmy. Przestanie być oczywiście latającą platformą, więc też nie będziemy mieli większych problemów. Strasznie mnie stresuje. Widzicie, jak one się majtają, te pistony? Dlatego ktoś powiedział, że nie ma mechaniki przeciążeń. No to tak, patrząc po tym, jak to się buja, śmiem twierdzić, że to nieprawda. Inna sprawa, że widziałem jakieś zmęczenie materiału, że się tu burderami chciało odłamywać od reszty stacji. To nie jest fajne i nie sądzę, żeby było. Ale przesuńmy się teraz w lewo. Wyłączmy duże silniki. Nie chcemy mieć problemów za bardzo. To jest precyzyjne latanie. I teraz musimy uważać, żeby... To może jednak włączmy silniki. Żeby nie przesunąć o kamienie. Tak. Mamy pewien problem, bo tak. Musimy się gdzieś z tym usadowić. Oczywiście, jak widać tutaj na załączonym obrazku, wygląda dziwnie. Silniki będą chyba musiały stąd wylecieć. Ewentualnie coś się zrobi, bo tak. Jestem w 100% pewien tego systemu, żeby te silniki tu zostały. Ale jak wysiądziemy teraz, powiedzmy, że chcielibyśmy zrobić... silniki najchętniej bym stąd wywalił, skoro to już ma być część stacji. No ale powiedzmy, że to i tak fajnie wygląda. Fajne jest to, że lata. To jest takie słodkie. Ale mimo wszystko potrzebujemy się gdzieś nawiązać do skały. Nie zdecydowałem się. Zasadniczo chciałbym zostawić tą śluzę. Chciałbym zostawić tą śluzę w tym miejscu. Więc może zrobimy tak, że wyjedziemy tym statkiem trochę dalej. Trochę dalej do przodu. I dzięki temu. Idziemy. I dzięki temu będziemy mieli więcej miejsca. Jak również. O! Powiedzmy w ten sposób. Tak, i będziemy poza skałą mogli tutaj sobie spawać, żeby to jako tako fajnie wyglądało. Teraz, co następuje? Musimy się nawiązać do tego całego kamienia. To powiedzmy, że to będzie nasz środek. W tej chwili ustawiam tak trochę po Minecraftowemu całego tego grida, tylko po to, żeby się mógł on przykleić później do skały, żebym od razu mógł to zrobić. I powiedzmy,
Czy to jest na pewno dobre miejsce? Czy chcę, żeby to tak wystawało? Tak, tak. Niech tak zostanie. Może jeszcze kawałek do przodu. Raz, dwa, trzy. Dobrze, to jest środek. No z tym środkiem to chyba się trochę rozbidęliśmy. Jednak będziemy musieli całość przesunąć odrobinę w prawo, ale powiedzmy, że to będzie środek i to będzie no na razie na jednej nodze zakotwiczone tylko, bo musimy i tak to przyczepić do kamienia najpierw, zanim zaczniemy robić cokolwiek innego. No i tutaj to właściwie możemy zespawać. Mam nadzieję, że mam wystarczająco z tych plate'ów ze sobą. Tak. Następnie to można już odciąć. Nam nie będzie potrzebne, przynajmniej na razie. Żegnaj staranogo. I teraz, korzystając z tego, co wiemy o merge blokach, już do tej pory nauczyliśmy się trochę, prawda? Sprawimy, że ta stacja się przyklei. Czyli jak tu jest blok, tu jest drugi. Czyli potrzebujemy raz, dwa. Tak, raz, dwa. Tu musimy umieścić merge bloka. Tu musimy umieścić merge blok. I tu musimy umieścić merge blok. I jak to nam się uda, to teraz musimy zespawać. Oczywiście. I tutaj wkracza znowu nasz spawacz. Jeśli nam się uda umieszczenie tych bloków. Rusz się, krowo. Ojeju. Chyba przegiąłem delikatnie z tymi iron plate'ami. Ewentualnie to jest znak dla mnie, abym poleciał na dół do jaskini i zaczął spawać ciąg dalszy podłóg i sufitów. Bo tam zdecydowanie dużo tych iron plate'ów będę w stanie zużyć. I odchudzić delikatnie właśnie tego naszego grubasa. Najcięższy użytkowy statek chyba w historii, jaki powstał. Bo wbrew pozorom krecik owszem jest użytkowy, ale to on z założenia ma być ciężki, bo się ma napełniać, ale to po prostu przesadziłem. Znowu nie mam tych interior construction komponentów, prawda? Muszę strasznie uważać, jak się przełączamy między takimi widokami, bo już nieraz wykonując obrót, bo myślałem, że wychodzę z kokpitu, już nieraz coś rozwaliłem. Dobra, mamy merge bloka. Tylko jeszcze tu na wysokość jest pytanie. Czy trafi z wysokością? Tak, teoretycznie trafi z wysokością. Głupio by było, jakby się okazało, że jest za nisko albo za wysoko, ale... shit. No to musimy się przesunąć jeszcze do przodu z tym. Dobra, wysiadka. No już o tym, że brakuje na przykład oświetlenia w tym module, to też powiedzmy przemilczymy. Zastanawiam się, czy nie lepiej by było na przykład pozbyć się tych żyroskopów. Fuck. Dobra, będzie problem. One są strasznie ciężkie, bo mają dużo rur, siatek i tak dalej, więc spróbujemy się przydokować w takim razie. Przydokować się w ten sposób. Wyłączmy duże silniki, bo one mają za dużego kopa. Przesuwamy się na linię. Tutaj, aha, jeszcze jedną ważną rzecz zapomniałem zrobić. Much better. Zdecydowanie. Teraz jest lepiej. Mam nadzieję, że jakoś to wymierzyłem w miarę składnie. Przesuwamy się teraz w tą stronę. Jak ta linia? Jeszcze trochę widzę do tyłu. I teraz powinniśmy w dół. O, no, przyklej się, cholero. Uchwyt magnetyczny złapał, ale... O, shit! Wybuchło! Houston! Na szczęście tylko... O kurde. Cały reaktor wyleciał w powietrze. I ładownia. Grubo.
Jednak chyba jest jakaś mechanika przeciążeń. I teraz, jak patrzę na to, co tutaj zostało, cieszę się bardzo, że postanowiłem dodać tutaj dodatkowe wzmocnienie. O, to dodałem w międzyczasie, podnosząc jednocześnie pistony, żeby właśnie na wszelki wypadek, jakby coś się miało stać, żeby one się nie odłamały i nie odfrunęły. I słuchajcie, jak ja się cieszę, że to zrobiłem. Szkoda tylko trochę uranu. Ile tam było w tym reaktorze? Jakieś 90. Kurczę. Straszna szkoda, ale no ale cóż, w tej chwili dlaczego to chodzi, skoro a nie, mam, patrzcie, mam reaktor. Mam jeszcze jeden reaktor, dobra. To ten reaktor nie jest już potrzebny. Wszystko możemy wyłączyć, wszystko się stało stacją. No tak, ja to będę musiał chyba naprawić za moment. Ale tak, niezły się śmietnik zrobił z tego powodu. Ale dzięki temu, że teraz już mamy tutaj stację, pozwala nam to na pewne dodatkowe usprawnienia. Takie jak na przykład stworzenie systemu konwojerów podłączonych tutaj do głównego budynku. Tak trochę się zastanawiam, czy nie lepiej by było na przykład puścić rurę dołem. No tak, odsunęliśmy się strasznie daleko, ale... Czyli nie byłoby na przykład lepiej puścić rurę dołem i podłączyć się potem na górze, ale jak teraz tak patrzę na wysokość, to chyba jednak nie. Zróbmy sobie rurę, mam nadzieję, że gdzieś one tutaj są. Konwejor, jeszcze konwejor jest potrzebny. Small cargo container. Wiecie co, ja jakoś nigdy nie byłem w stanie znaleźć tych konwejerów tutaj na tej liście z All Blocks. Zawsze sobie musiałem wpisywać, żeby trochę to poprawić z wyglądu, żeby było mniej widać, żeby się najlepiej od razu posortowały, prawda? Czyli tak, tworzymy rurę. Po pierwsze z głównej bazy do tego naszego doku. Raz. A dwa, dodatkowo będziemy potrzebowali tutaj za chwilę, jak zacznę się zabawiać z silnikami, będzie potrzebny jeszcze jeden system podłączeniowy, pozwalający na zadokowanie spawacza do na przykład tej stacji, w konsekwencji czego będziemy po prostu wysysali potrzebne komponenty ze spawacza, nie będziemy musieli ich produkować od nowa i dzięki temu powinniśmy zaoszczędzić bardzo dużo czasu. No i ja myślę, że teraz nie pozostaje mi nic innego, tylko to trochę naprawić. widzimy się za moment, jak to ogarnę. Bo teraz czeka nas tylko wycinanie silników i właściwie to muszę zrobić tak, żeby nam tu nie odleciał. Hurra, hurra, przeprowadzka zakończona, moduł jest przydokowany, wszystko pięknie, wszystko fajnie. Chyba nie mam światełek, bo jest ciemno jak w nocy. I zasadniczo tak, jest cały system tak trochę jak wykombinowałem, czyli podłączamy się spawaczem, który jest też głównym magazynem części. Mamy konwejery, mamy tutaj, to mi się wysypało parę przedmiotów, musiałem je holownikiem wrzucać. Dwa ramiona pistonowe, które każde porusza się z prędkością 1 metra na sekundę, dające co razem 2 metry na sekundę. Nie wiem, czy to nie jest za wolno. Będę to musiał sprawdzić. Jeszcze jest jedna rzecz. Mianowicie nie wiem, dlaczego to ramię pistonu porusza się wolniej niż tamto. Pomimo, że są ustawione na tej samej szybkości i są tak samo obciążone i w ogóle... I nie wiem. No po prostu nie wiem. Jest to dla mnie dziwne, jest to dla mnie niezrozumiałe. Nie mam pojęcia, o co kamer. Ale mimo wszystko możemy teraz spróbować coś tutaj wstawić. Jak widać, no, widok jest taki, jak był. Jesteśmy podłączeni. Tak trochę sobie myślę, że poza tym, że chyba nie trafiłem, bo jesteśmy tak jakby jedno za nisko z całą tą spawarką. Tak, teraz to bardzo dobrze widać. Może w którymś momencie z tego powodu podniesiemy to wszystko. Technikę mam. To tak naprawdę będzie się wiązało tylko pewnie z przełożeniem tego konwejora jeden niżej. I to by miało wbrew pozorom sens. I to całkiem spory.
Jak tutaj tak na to patrzę, nie, to te modoły są tej samej wysokości. Aha, czyli mimo wszystko moglibyśmy to podnieść jeszcze jeden w górę. Powiedzmy, że teraz mi się chwilowo nie chce, ponieważ zależy mi bardziej na tym, żeby wam pokazać, że to wszystko fajnie działa i mam nadzieję, że fajnie działa. I tak, w pierwszej kolejności potrzebujemy blueprinta. Potrzebujemy blueprinta. Jako, że mam akurat blueprinty na małe statki, to zrobimy sobie STO, stocznia, projektor mały, blueprints. Co by tutaj zrobić? Mamy kilka sztuk, jak widzicie, nawet mamy kreciki i inne dziwne rzeczy. Myślę, że na razie sobie odpuścimy. Zróbmy może tego naszego prototypa orkę. To coś jeszcze fajnego? Spawacze ewentualnie. Dobra, powiedzmy, że robimy zwykłą orkę. Tak, no tutaj będziemy prawdopodobnie mieli pewne właśnie problemy z obróceniem jej, czyli przydałby się ten panel po tej stronie ściany albo coś, ale czyli musimy to obrócić o 90 stopni. Zobaczmy tak, stocznia, projektor small, horizontal offset, keep rotation. A, czyli to ja muszę obrócić, aha, czyli vertical offset. Powiedzmy, że zbliżę warning out of bounds. Tak, o, tak. Zobaczmy, jak to wyszło. No, wygląda nieźle. Teraz musimy tylko obrócić rotor. Rotor, 100 rotor o 90 stopni. Tutaj ciekawe, czy się uda. Upper limit, lower limit. Przydałoby się równo 90 stopni, żeby było. No tak, żeby w oś trafić chociaż tej platformy. Dobra, jest 80. Tork. Mam nadzieję, że się uda. RPM-y. Obraca się ten blueprint? Obraca się, czyli jest całkiem nieźle. Tylko dlaczego się obraca dalej niż powinien? Rotor. Akurat nagle 145 stopni? What the fuck? Czemu? Miało być 90. Rotor. Upper limit, lower limit. A, może dlatego, że jest taki ten. Że jest tak, tak mocno się kręci i dlatego i się przekręca, nie wiem, 90 nanometrów. Reverse. W newtonometrach to jest podane. Ciekawe, czy zatrzyma się na zerze. Zatrzymało się. Teraz sprawdźmy, czy się zatrzyma na tych 90 nieszczęsnych. Też mam nadzieję, że się zatrzyma. No i się zatrzymał. Dobra, czyli tu mamy jakoś zrobione. Teraz potrzebuję pytanie, czy mam inwentory, mam trochę steel plate'ów. Teraz tylko musimy stworzyć stępkę. Czyli to nie jest takie łatwe. To musimy go podnieść jeszcze. W międzyczasie chyba będę potrzebował. Czy mam takie rzeczy? Mam takie rzeczy. Zróbmy sobie jeszcze tutaj na szybkości control panel, właśnie żeby takie rzeczy można było sobie korygować. No i ten wredny sensor tam się powinien znaleźć tak naprawdę jeszcze. Też nie zrobię, to dorzucę go razem z lampami pewnie. Z TO, nie mylić ze Star Trek Online. I teraz tak. Projector small, vertical offset, do góry odrobinę,
O, teraz. Lecimy do góry. Potrzebujemy przyłożyć stępkę do tego projektora. Myślę, że w miejscu jest bardzo dobre miejsce. I już. O, i od tego miejsca będzie rozpoczynało się nasze spawanie. Co prawda tak trochę nie jestem w 100% przekonany, czy to nie jest za wysoko, ponieważ obecnie te pistony zjeżdżają prawie do samej ziemi. Czyli zróbmy tak. Obniżmy to o te 2, 2, 2, 2. Zobaczmy STO. Projector small. Vertical offset. Teraz jest bardzo dobrze. Ok. Odpalamy nasze pistony. Co prawda w tej chwili to będziemy musieli prawdopodobnie chwilę poczekać, żeby one się na dół. Teraz jak na to patrzę, zaczynam nabierać wątpliwości, czy nie będziemy za chwilę mieli problemu z tymi głowicami. Być może jedną z nich będę musiał trochę przeprojektować, żeby bardziej zachodziła na drugą, żebyśmy nie mieli tego pustego miejsca, ale spróbujmy. W tej chwili aha, zaczyna się, już są problemy, zaczynamy spawać. No dobra, wycofujmy te pistony. Teoretycznie powinniśmy ten statek zacząć budować od samego dołu. Praktycznie... Coś mi się nie widzi, żeby to zadziałało jak trzeba. Będą problemy. No właśnie tak. Aha! No jasne, że będą problemy, ponieważ nie mamy podłączonego magazynu części. Dopiero w momencie, kiedy będą potrzebne. Ciekawe, czy to się zaraz z tego powodu nie rozwali coś. To będzie głupio, jak mi się urwie jedna z tych łap. Dobra, podłączmy się do tego całego systemu. 7 unlock. 8 ready. Już 8 ready. Ok. Potwierdzenie kontaktu. Tak jakby. Dobra, wysiadamy. No i teraz ta spawarka powinna nabrać prędkości. Coś słabo, coś czarno to widzę. Nie wiem, czy bez modów to się uda zrobić taką stocznię. Wiem, że jak są modyfikacje, no teraz się spawa. Niestety spawa się zbyt powolno. Zdecydowanie za wolno. Ewentualnie nie za wolno, tylko te pistony jadą za szybko. To w takim układzie będę musiał się tutaj pobawić troszkę. No właśnie, za wolno spawamy. Weźmy to, wyłączmy. Wszystko tak, pistony zostały zatrzymane. Głowice wyłączone. No i tak dla upartego, że wyłączmy ten projektor na chwilę. Projektor. Projector small, to był block off. Tak, no, coś się zrobiło, coś się zbudowało. Niestety powiem wam, że tak, te pistony, one za szybko przejeżdżają. Nie wiem, czy da radę to jakoś skalibrować dodatkowo. Może mógłbym spróbować zrobić coś takiego, że na przykład tak, nie zrobić 2 metrów na sekundę, tylko zrobić 2 razy po 1 metr na sekundę, to raz. Poza tym dodatkowe przyciski sterujące, ale to wtedy to trzeba niestety rozbić to okno, bo ono nam będzie przeszkadzało i wtedy na przykład ustawiamy jeden panel tu, drugi tu, trzeci tu i wtedy mamy pełne sterowanie tą stocznią i wtedy nam możemy wychodzić przez to okno. Tak, myślę, że to jest rozsądne. W międzyczasie musimy rozebrać ręcznie to szkaractwo i dopiero po naniesieniu poprawek spróbować ponownie. No ale przynajmniej też dobrze widać, że ta szczelina nie powinna mieć większych problemów. Mimo wszystko ja delikatnie zmienię układ tych welderów, tych spawarek, tak, żeby tutaj w tym miejscu znajdowała się jeszcze jedna. To będzie zdecydowanie bardziej korzystne, myślę, dla nas. No i
Tak, dajcie znać w komentarzach, może jakieś linki do waszych jakichś rozwiązań. No ja jeszcze się pobawię z tym. Myślę, że jak uda się to wszystko ładnie wyregulować, to małe statki będziemy trzaskać jeden po drugim. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Space Engineering z astronautą Karimiriu. Postscriptum. Przy jednym meczu na sekundę jest troszkę lepiej, ale i tak chyba będziemy musieli zmienić trochę taktykę dla działania tej maszynki, bo tu zdecydowanie coś za szybko jest robione, a coś za wolno. Niestety. Cześć.